Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Zapraszam serdecznie. Właśnie. Witam serdecznie. Ja się nazywam Łukasz Michalski. Mam przyjemność kierować Państwowym Instytutem Wydawniczym. Dzisiaj się spotykamy z okazji premiery fikcji Borgesa. Dla nas o tyle, znaczy no z wielu względów dla nas ważnej premiery. My do Borgesa się tutaj tak przymierzamy już bardzo aktywnie w różnych wersjach, powiedziałbym. Z tą książką też mieliśmy dość istotne kłopoty, żeby się dobić do możliwości jej wydania. Więc tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że nam się udało to jakoś sensownie sfinalizować. No i bardzo dziękuję, że Państwo zechcieliście przyjść, bo wiem, że dzisiaj jest liczna konkurencja podobno. Strasznie dużo takich imprez się właśnie odbywa, tak, w tym samym momencie. Nie będę przedłużał. Znakomici goście Państwa dzisiaj, mam nadzieję, że nie tyle może zapoznają z tym tekstem, ile jeszcze bardziej nim zainteresują. I oddaję głos pani doktor Kąckiej, która to spotkanie poprowadzi. Udanego wieczoru życzę Państwu. Dziękuję bardzo. No to będziemy się z Państwem jeszcze raz witać na raty. Bardzo się cieszymy, że z tej oto okazji właśnie tutaj z Państwem siedzimy. Na razie trzeba przewalczyć ten opór tego światła w oczy, także zaraz się oswoimy z salą. No i w swoim piwu i Państwa imieniu witam serdecznie naszych gości, Grzegorza Jankowicza i Jana Gądowicza. Myślę, że znanych Państwu tutaj nie tylko z występów na tej scenie oczywiście, bezpośrednio związanych z tym tutaj konkretnie wydaniem, ze względu na to, że obaj panowie napisali posłowie. Grzegorz też zresztą, tak już jak i Jan Gądowicz, wypowiadali się, myśleli, mówili, pisali o Borgesie wielokrotnie. Także witamy krytyków literackich, eseistów, tłumaczy. To mogę akurat to miano tutaj zastosować zbiorczo, co prawda inne rzeczy panowie żeście tłumaczyli, natomiast witam was tutaj, też czytelników właśnie naszego autora. To już czwarte wydanie, jeśli się nie mylę, fikcji poza pierwodrukiem w twórczości. Tu Jan Gądowicz wspominał, że ma ze sobą, prawda, ma ze sobą ten numer, tak, a nawet stoi. No więc to jest właśnie... To jest dokładnie pół wieku. To jest pół wieku, więc mamy rocznicowe. Rocznicowe zresztą tutaj oto wydanie tego tomu. I żeby zacząć o tym fenomenie rozmawiać, o fenomenie obecności Borgesa, to mam do panów takie pytanie, taki namysł na sam początek. Ponieważ to jest książka, to nie jest książka taka bardzo oczywista w polskim pejzażu. My mówimy o Borgesie jako o takim, no powiedzmy, agencie lektur wielu z nas, już wielkiej figurze, ale przecież on się nie powinien łatwo przyjmować w klimacie lat 60., 70., 80. I wreszcie jak on ma się do tego latynoamerykańskiego boomu, z którego w gruncie rzeczy wielu autorów teoretycznie bardziej jakoś tam przychylnych lekturowo się nie ostało, bądź ostało się w mniejszym stopniu. Chyba w tej chwili tego Cortazara mniej gramy, a Borgesa ciągle tak. To znaczy, na czym polega paradoks tej jego obecności, która mi się nie wydaje zupełnie pod żadnym względem obecnością oczywistą. Mamy jeden mikrofon, więc ja ten mikrofon podrzucam i kto pierwszy złapie, ten odpowiada. Ja mam pierwszy? Dobrze. Przepraszam. No więc tak, rzeczywiście, kto nie przeżył boomu, ten nie wie, co się działo. Wydawnictwo literackie nie mogło nadrobić z tłumaczeniami, z wydaniami rzeczy, które były szalenie interesujące, dzisiaj są głęboko zapomniane. Anselma Kiefera, prawda, Onetiego, nawet Lioza jest już pisarzem z drugiego rzędu i czasem człowiek sobie zadaje pytanie, gdzie się podzieli czytelnicy Cortazara, którzy co do jednego musieli być inteligentni. Wymarli czy wyjechali?
Natomiast z Borgesem od początku wydaje mi się, że było inaczej. W każdym razie, kiedy ja ten tutaj numer twórczości, mając lat 18,5, wziąłem do ręki i otwarło mi się na opowiadaniu, w którym jest Borges cały, w najświetniejszej formie, Tlön Ukbar Orbistercius. No, czegoś takiego nie czytałem i w ogóle nie wiedziałem, że możliwe jest napisanie takiej rzeczy. Miałem wrażenie, że wsadziłem palce w kontakt i to trójfazowy. Coś, co nie było ani opowiadaniem, ani traktatem filozoficznym, ani esejem, ani nie wiadomo czym. I o dziwo, ten efekt się wcale przez te pół wieku nie zatarł. Ale żeby apologia nie była kompletna, to muszę Państwu opowiedzieć ciąg dalszy. 20 lat temu prywatny wydawca, właściciel niejakiego Albatrosa, pan Kuryłowicz, świętej pamięci, odkupił od dziwnego wydawnictwa Sonia Draga książkę, która się nazywała Kot Leonarda da Vinci. Sonia Draga tego wydała za 2000 i jakoś stanęło. Ale zanim puścił to do drukarni, no to od kogoś usłyszał, że tam są jakieś nieścisłości. No i wyszukał jakimś cudem mnie, żebym mu te nieścisłości wykazał. 5 zł od jednego błędu. Grubo ponad 1000 zł mi księgowa Albatrosa wypłaciła. Po czym pojawiła się druga książka, której tytułu nie pamiętam, to był straszny spisek w Watykanie i Jezus Chrystus był kobietą. Tyle tylko pamiętam z treści. O, dziękuję pięknie. No, nie zapamiętuję takich rzeczy. W każdym razie miałem to przeczytać i ocenić, czy warto to wydać. I mówię, panie Andrzeju, wszystko jest dobrze i świetnie, ale to jest plagiat. Kuryłowicz zbladł, klapnął na fotel i mówi: Jezus Maria, z kogo? Ja mówię, to jest rozpisana na 400 stron śmierci Busola Borgesa. Borges, z nim, kto to czyta? A jednak Państwo musieliście mi przypominać tytuł Dana Browna, a tymczasem Borges żyje i się rozwija. Jeszcze wrócimy do tematu, dlaczego i jakim cudem, ale muszę oddać głos, bo już to nieprzyzwoicie długo gadam. Akurat książka Dana Browna jest jedną z tych, które wspomniany ostatnio przez nas bohater tamtego wieczoru, Alberto Mangel, do tej książki, jak do niewielu istniejących, ma naprawdę poważne zarzuty. Więc ja nie wiem, czy tak dobrze jest zaczynać spotkanie o Borgesie od przywołania Dana Browna, ale odpowiadając na twoje pytanie, moja perspektywa jest zupełnie inna niż Jana, z tego prostego względu, że w latach 60. to ja istniałem jak gdyby, to znaczy nie urodziłem się jeszcze wówczas. W latach 70. owszem, przyszedłem na świat, ale pod koniec, w związku z czym też moja ontologia była zupełnie nieadekwatna wobec jakichkolwiek oczekiwań lekturowych społeczeństwa polskiego. W latach 80. powoli zaczynałem lekturę, ale nie czytałem Borgesa, a kiedy w latach 90. już ją miałem na swoim koncie, to chyba powoli ten boom iberoamerykański słabł. Może nie na początku lat 90., ale pamiętam, że tak około 95, 96, kiedy ja się niektórymi przedstawicielami tego obszaru językowego i literackiego zainteresowałem, no to już tak wielu osób, z którymi można było na ten temat porozmawiać, nie było. Więc nie uczestniczyłem w takim stadnym żywiole lektury i fascynacji. I Borges zainteresował mnie być może z trochę innych powodów niż innych czytelników, inne czytelniczki z tego wcześniejszego okresu. Mianowicie to mnie zawsze fascynowało z powodów filozoficznych. To znaczy moje zainteresowania prymarne były zainteresowaniami filozoficznymi. Literatura pojawiła się w drugim rzucie i wyparła te pierwsze, z czego jestem bardzo szczęśliwy i do dziś jej za to dziękuję. Ale Borges fascynował mnie jako ktoś, kto sytuując się pomiędzy różnymi dziedzinami, bo tak jak powiedział Jan,
nie sposób było gatunkowo tego przyporządkować, nie sposób było zidentyfikować tekstu Borgesa w jednoznaczny sposób, to jeszcze na dodatek pojawiały się u niego odniesienia do tak wielu różnych dziedzin, w tym filozofii, że dla umysłu chcącego pomiędzy takimi dziedzinami, a nie w o ich obrębie myśleć, było to niezwykle inspirujące. Tak ja do niego docierałem i pozostał ze mną. Nie oglądałem się już później na nic, to znaczy nie miało dla mnie znaczenia, czy on jest popularny, czy też nie jest popularny. Nie interesowała mnie też za bardzo recepcja, która w Polsce od czasu do czasu się pojawiała. Bardziej interesowała mnie recepcja w obszarze iberoamerykańskim, którą później zacząłem śledzić właśnie dzięki Mangelowi, bo on o tym, w jaki sposób Borges był czytany, wielokrotnie mi opowiadał. Słówko. Wydaje mi się, że tutaj krążymy wokół pewnego rozpoznania, do którego oczywiście się muszę też, żeby pokazać, też jestem intelektualista od siedmiu boleści, muszę rzucić nazwiskiem. Mianowicie to jest to zjawisko, które nazywa Umberto Eco Double Binding, podwójne kodowanie. On wyjaśniał to głównie na gruncie architektury. Architektura ma swoją użytkową wartość dla tych, którzy na co dzień z niej korzystają albo od święta, ale ma też swoje specjalne walory i swoje smaczki dla znawców, dla specjalistów. Otóż Borges jest istotą o dwóch twarzach i to go różni od innych tych artystów i pisarzy z Ameryki Łacińskiej, który później przypisano realizm magiczny. Mianowicie jednocześnie jest dla niesłychanie wytwornych intelektualistów i jednocześnie jest dla tych, którzy lubią nożownicze klimaty z przedmieścia, prucie sobie flaków albo zakopywanie trupa w porcie, jak pisał Jeremi Przybora. To jest zatem ktoś, kto łączy dwie twarze, które zejść się ze sobą nie mogą i są w wiecznej nierównowadze, czasami w jednym opowiadaniu. Zdaje się, że pani Eliza miała na ten temat własne rozpoznanie. Ja oddaję, bo to żebym jej nie podpowiedział za dużo. To znaczy raczej nie rozpoznanie, tylko właśnie pytanie, a raczej taką wątpliwość. Obracano zresztą już w różnych rozmowach wielokrotnie, mianowicie właśnie ta wieloimienność Borgesa, bo my mamy taki dość ustabilizowany, ale szalenie oczywiście uproszczony popkulturowy obraz tego, powiedzmy, ślepego czytelnika w bibliotece. Bardzo taki sophisticated obraz jednak, prawda? Ten element, który tutaj się pojawił. To znaczy ten element wzięty z tej takiej literatury gangstersko-nożowniczej. Myślę sobie, że wielu czytelników w Polsce o tym bardzo słabo wie, bądź jakoś słabo w ogóle zahacza o tego Borgesa, prawda? Bo, no tak, ale to nie są, ale zestawić to na zasadzie takiej binarności z Tlynem na przykład, prawda, no to nie jest to takie zestawienie, które się daje rzeczywiście łatwo opracować. Ja się zastanawiam, czym, to znaczy jakby wracając jeszcze do tego, bo oczywiście czymś innym jest mieć swoje przeżycia pokoleniowe, lekturowe, kiedy się widzi, jak to się zmienia. Czym innym jest wejść w tego własnego Borgesa na zasadzie, jakby to powiedzieć, własnego życia intelektualnego, kształtowania go, kiedy on jest, powiedzmy, katalizatorem pewnej zmiany. Prawda? To jest już jaka intymna perspektywa. Ona się może spotkać z pokoleniowo, może się nie spotykać. Ja miałam oczywiście znacznie bliższą tej twojej też w rezultacie, bo gdzieś między tym, powiedzmy, filozoficznym i literackim z przeświadczeniem, że on mi to w kapitalny, a ciekawy, indywidualny sposób przekracza, tylko jeszcze nie mam na to formuły, jeśli w ogóle będę miała na to jakąkolwiek formułę. Bo być może nie będę miała, prawda? Poza satysfakcją czytelniczą i jednak jakąś satysfakcją z dotykania jakiejś zagadki. Natomiast właśnie czym ten Borges, jednak tak wracając jeszcze, czym on nas w tej chwili,
jak panowie myślicie, a wygrając ten sam mecz jeszcze z tym pytaniem, czym on nas w tej chwili jakoś może przekonywać czy uwodzić tego polskiego czytelnika, który nie zawsze ma za sobą taki bagaż lektur, jaki panowie macie, z różnych powodów, tutaj trochę generacyjnych, tutaj w tym wypadku twoich indywidualnych, ale jednak szerokich poszukiwań. Bo to nie jest taka, można powiedzieć, literatura w wieżyskości słoniowej wyłącznie. Nie jest to wyłącznie literatura operacji mentalnych, a powiedzmy skomplikowanych zagadek paramatematycznych, bądź nawet czasem stricte, bo gdyby tak było, to on by miał bardzo, bardzo, bardzo kruchą i wąską sektę, a jednak tych czytelników jest znacznie więcej. Pytanie, co w takim razie? Odniosę się jeszcze do tego, co państwo mówili, bo z tego, co widzę, państwo się porozumiewali przed tym spotkaniem dość intensywnie. To ewidentne to jest. Ale nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Nawet mnie to troszeczkę mobilizuje i ekscytuje, że jest dwoje, a nie jeden do pokonania. Bo ja nie widzę sprzeczności pomiędzy Borgesem, który fascynuje się nożownikami, i Borgesem chociażby z tego otwierającego naszą książkę, piwowską książkę, tekstu Tlun. Z tego prostego względu, że u niego fascynacja nożownicza nigdy nie przyjmuje postaci pełnego zaangażowania, tylko jest to raczej obserwacja takiego zwarcia dwóch nożowników, którzy zostali zatrzymani na chwilkę i zatopieni w bursztynie, więc Borges może się im bezpiecznie z daleka przyglądać, co jest bardzo popularne wśród intelektualistów mniej lub bardziej wyrafinowanych. Moim zdaniem nawet popularniejsze niż nam by się mogło wydawać, bo bezpieczne. I Borges tego rodzaju doświadczenia, mimo że je nieustannie, i to jest chyba jeden z nielicznych aspektów jego prozy, który sprawia mi pewną przykrość. Mianowicie, kiedy on nadmiernie sentymentalizuje tego rodzaju doświadczenia historyczne, polityczne, albo doświadczenia, które jemu się kojarzą jako formacyjne, jemu z różnych powodów biograficznych przede wszystkim niedostępne. To mnie może najmniej u niego interesuje, ale jeśli miałbym być szczery wobec jego prozy, to bym nie przeciwstawiał ich sobie, bo mam wrażenie, że u niego ani ta gangsterka nie jest tylko gangsterką, ani ten intelektualizm wyrafinowany nie jest wyłącznie intelektualizmem, który identyfikujemy jako podniosły. Tak, to znaczy ja w zasadzie myślałam, rzeczywiście on też mi się tutaj nie jawi jako osoba, która się rozspójnia, tylko jako osoba, która z naszej perspektywy jest zbyt mało, powiedzmy, wieloaspektowa, bo rzeczywiście gdzieś te wspólne mianowniki są i to absolutnie nie mówię o tym, że te tematyczne pola się zakleszczają nawet, tylko że nie ma sprzeczności, powiedzmy, w Borgesie jako ogólnym projekcie przeżywania świata tudzież pisarskim, tylko że po prostu ta twarz gangsterska, no mało komu jest w tym kraju znana, mam wrażenie. Jeśli można. Znowu muszę opowiedzieć o swojej przygodzie. Też ze 20 lat temu, prawie nożowniczej, prawie 20 lat temu, świętej pamięci pan Jerzy Pomianowski wydał kolejną wersję uzupełnionych dzieł nieznanych Izaaka Babla. No i spadło na mnie w nowych książkach, że ja to muszę opisać z wieku i urzędu, prawda? Właściwie dla wieku i urzędu. W związku z tym wziąłem tę rzecz do ręki i nagle oświeciło mnie, jak to później napisałem, że dwaj pisarze, którzy nigdy o sobie nie słyszeli, mianowicie Jorge Luis Borges w Argentynie i trochę wcześniej Izaak Babel w Rosji sowieckiej, pisali z niesłychanym sentymentem o obyczajach gangsterów, w jednym wypadku buenoskich, w drugim wypadku odeskich, jakby w nich tkwiło jakaś tęsknota za pierwotną niewinnością zwierzęcia, które siedzi w człowieku, a zarazem za pewnym najbardziej elementarnym kodeksem moralnym poza wszelkimi cywilizacyjnymi normami. Co napisawszy, zorientowałem się po latach, że napisałem głupstwo, ponieważ
Rzeczywiście Isaac Babel Borgesa nie czytał. Natomiast Borges Isaaca Babla jak najbardziej. I to przed wojną. W piśmie Elogar dla eleganckich dam miał taki dział, w którym recenzował najbardziej ekscentryczne książki ściągane za pieniądze Victorio Campo z całego świata. Był jednym z pierwszych wielkich klientów księgarni wysyłkowych. I raz to były pamiętniki Ludendorffa, a raz ludożercy z Indochin, prawda? A jeszcze innym razem to były opowiadania Isaaca Babla. I proszę Państwa, to jest moim zdaniem jeden z biegunów, tej biegunowej, tak jak ja ją widzę, osobowości Borgesa. Ten Benia Krzyk, żeby to nazwać syntetycznie. Natomiast drugi biegun, tośmy się właśnie namówili z panią Elizą wczoraj i wyszło nam, że istnieje taki drugi biegun. Jak wiadomo, może będzie o tym okazja powiedzieć, Borges miał bardzo skomplikowany stosunek do Franza Kafki. W związku z tym stwierdził, że on chce mieć swojego własnego pana K, a nawet J.K. I wymyślił sobie Józefa Knechta, bohatera książki Gra szklanych paciorków Hermana Hessego, która wyszła w roku 1943 w Szwajcarii i przeniknęła jakoś do tej Argentyny. Otóż Gra szklanych paciorków, która jest takim emblematycznym zajęciem elity umysłowej kraju zwanego Kastalią, gdzieś w środkowej Europie, którego nie ma w słowniku Manguela, co stwierdzam z żalem. Jest to gra polegająca na przerzucaniu i układaniu rozmaitych wzorów z liczmanów kultury, z teorii filozoficznych, z dzieł sztuki, z utworów muzycznych, z rozmaitych ekfraz, opisów podróży, starodawnej wiedzy, rozmaitych antycznych cywilizacji. Temu się oddają tamtejsi intelektualiści i tym właśnie zajmuje się Borges. Jego szklane paciorki to są sztylety, labirynty, stare manuskrypty, co to tam jeszcze, prawda, tygrysy, lustra i tym podobne. I on ciągle, właściwie przez całe życie przekłada te paciorki i za każdym razem wychodzi mu inny wzór. I teraz jeśli spojrzeć na jeden biegun i na drugi biegun, teraz słuchając pana Grzegorza, który postawił tę sprawę ostro, nagle do mnie dotarło, jaki jest junktim, czyli punkt zbiorczy obu ekstremów. Nieskończoność. Fascynacja nieskończonością. Wsadzić komuś nóż w brzuch i trzy razy obrócić, to jest wysłać go do nieskończoności. I nad tym można medytować w nieskończoność. I podobnie Gra w szklane paciorki również nie kończy się nigdy. Mogę odpowiedzieć na twoje pytanie, bo mam wrażenie, że nie zrobiliśmy tego. To znaczy, dlaczego Borges dziś może być czytany z pożytkiem przez nasze społeczeństwo, czy też w ogóle czytany dzisiaj. Myślę sobie, że tytuł tego tomu Piwowskiego bardzo dobrze nam naprowadza nas na właściwy trop. Mianowicie być może bardziej niż kiedykolwiek w naszym doświadczeniu indywidualnym oraz doświadczeniu zbiorowym kluczową rolę, absolutnie fundamentalną, odgrywa fikcja, najrozmaiciej rozumiana i przyjmująca różne postaci, różne formy i w przeżyciu indywidualnym, i w doświadczeniu zbiorowym, i w doświadczeniu wspólnoty społecznej, wspólnoty ideologicznej, politycznej, etc., etc. I nawet jeśli tego nie problematyzujemy w sposób ścisły, ponieważ nie mamy odpowiednich narzędzi, to jednak intuicyjnie każdy wspólnie, czasem wspólnie, najczęściej osobno zadajemy sobie pytanie o status owej fikcji w naszym doświadczeniu, o status samych siebie, których bardzo często
I nie jest to rzecz jasna objaw schorzenia psychicznego, tylko po prostu doświadczenia rzeczywistości w takim wymiarze, w jakiej dziś ona się nam zjawia. Zadajemy sobie pytanie po prostu o status fikcji w naszym życiu, o status fikcji, którą być może również i my jesteśmy. Borges wyrasta według mnie z XIX-wiecznego namysłu nad istotą fikcji i korzystając z rozmaitych inspiracji, zarówno literackich, jak i filozoficznych, proponuje nam swoją własną odpowiedź. Nie odpowiedź dyskursywną, filozoficzną, tylko odpowiedź dużo bardziej niepokojącą, ale inspirującą, niejednoznaczną, zmuszającą nas do tego, żebyśmy za sprawą jego tekstów poszukali własnej formuły. I myślę, że to jest absolutnie najistotniejsze doświadczenie każdego i każdej. Ci, którzy spotykają się z Borgesem dziś, w tym właśnie jego w tym aspekcie jego twórczości, mogą znaleźć najwięcej, bo niekoniecznie może być dla nich atrakcyjny ten wystrój wnętrza, scenografia, w której on to wszystko umieszcza. Możemy mieć do tego różny stosunek. Nie każdy może lubić takie paciorki, o jakich mówił Jan. Natomiast każda i każdy z pewnością interesuje się tym, jaki status ontologiczny posiada on, ona i inni, i rzeczywistość dookolna. To jest absolutnie niezbywalne. Kto go opowiada i jak, prawda? To wyprzedziłeś to, zresztą to spotkanie chyba na tym polega, że jakby chodzę pytaniami trochę po śladach już wcześniej udzielonych odpowiedzi. Ja zaraz tu jeszcze oddam, bo to chyba dobrze, to ja zaraz zadam swoje pytania, a tu będzie jeszcze ad vocem w takim razie. Ja też chcę zadać pytanie, które brzmi tak. Jaka jest różnica między zmyśleniem a mistyfikacją? Mam odpowiedź na to pytanie. Kluczowa. Jako autor jednej z mistyfikacji bardzo borgesowskich z ducha przekonałem się na własnym ciele, a przede wszystkim na własnych emocjach i umyśle, w jaki sposób to działa. Mam opowiedzieć tę sytuację? Nie wiem, czy o to ci chodziło, ale zdarzyło się, proszę państwa, tak, że podczas jednej z edycji Festiwalu Konrada zmaterializowaliśmy książkę, która została wymyślona przez pisarza Georgesa Pereka w krótkim opowiadaniu Le Voyage d'Hiver, Podróż zimowa. Pojawia się taki tomik, który odkrywa główny bohater na półce w bibliotece w domu, znajdującej się w domu rodziców jego przyjaciela, gdzie został zaproszony tuż przed wyjazdem na front I wojny światowej. Czyta ten krótki tomik, którego autorem jest niejaki Igo Wernier. Okazuje się, że w tym tomie są zdania pochodzące z wierszy najwybitniejszych poetów drugiej połowy XIX wieku, francuskich. Więc jest oburzony, widząc przed sobą taki bezczelny plagiat, ale że jest literaturoznawcą, to z obowiązku spogląda na kartę tytułową po lekturze całego tomiku, żeby przypomnieć sobie, kiedy ten tom został wydany. Okazuje się, że został wydany w 1864 roku, czyli zanim ci wszyscy, których rozpoznał, napisali swoje wiersze, co oczywiście oznacza, że to oni kopiowali, plagiatowali tego nieznanego geniusza. No i nie będę państwu opowiadał, w jaki sposób to opowiadanie się rozwija, aczkolwiek książki nie udaje się znaleźć. I któregoś dnia jakiś Mefistofeles, kiedy spotkałem Jacques'a Jouetta i Marcela Benabou w Katowicach podczas festiwalu Ars Cameralis, podszepnął mi, to musiał być jakiś demon, żeby zrobić taką książkę. To znaczy, żeby oni napisali tekst, kompilując rzecz jasna ten tekst, kompilując teksty poetów drugiej połowy XIX wieku, a ja wydam ten tekst tak, żeby on wyglądał na tekst wydany w 1864 roku. Zrobiłem coś takiego, obudowałem to całą taką siecią rozmaitych żartów, mrugnięć okiem do publiczności. Byłem przekonany, że wszyscy od razu w mig się zorientują, że to jest żart. Podczas prezentacji, bo ten tom rzeczywiście wygląda, proszę państwa, jakby był z 1864 roku, i podczas prezentacji miałem nawet takie rękawiczki. Założyłem rękawiczki
archiwariusza, tylko że tam były, to były gumowe rękawiczki, bo na zapleczu Pałacu Czeczotki, gdzie odbywa się Festiwal Konrada, znalazłem tylko takie w kwiatuszki. I nikt mi nie uwierzył, że to jest kłamstwo. Znaczy, że to jest mistyfikacja. Wszyscy byli przekonani, że to jest prawda. Ja, co prawda, na początku obiecaliśmy sobie z Żuetem i z Benabu, że nie będziemy tego zdradzać. Ale kiedy napisała do mnie doktorantka z Uniwersytetu Jagiellońskiego z informacją, że przygotowuje na temat tego wielkiego, wiekopomnego odkrycia artykuł do czasopisma edytorów i nie może znaleźć we Francji żadnych informacji na ten temat, więc bardzo prosi mnie, żebym ja odpowiedział na jej pytania, no bo jako odkrywca pewnie wiem wszystko, to się zorientowałem, że idzie to w złą stronę. I wtedy ujawniliśmy nasz sekret. Wściekłość ludu była potężna. Różnica między zmyśleniem a mistyfikacją polega w przypadku Borgesa, myślę na tym, że i to jest też a propos tego, co powiedziałem wcześniej, mistyfikacja staje się tak namacalna, tak gęsta, nawet na poziomie metaforycznym, tak przekonująca, tak sugestywna, że niezależnie od tego, czy ktoś nam powie, że to jest mistyfikacja, czy nie, my będziemy chcieli w nią wierzyć. My się w ogóle, Państwo nie wiecie, jak my się bawimy za Waszymi plecami, bo to są rzeczy niskonakładowe albo, że tak powiem, trzymane pod korcem. 10 lat temu tu obecny Grzegorz Jankowicz zamówił u mnie do książki też składającej hołd Georgesowi Perecowi materiał, który miał nawiązywać do La vie mode d'emploi, powieści, ogromnej powieści, która opisuje kamienicę siedmiopiętrową, przeciętą pionowo, która ma 100 pomieszczeń. W każdym pomieszczeniu jeden rozdział się rozgrywa. To bardzo skomplikowane, ale nie muszę w to wnikać. W każdym razie z ruchów konikiem szachowym, którym zwiedzamy te pola, czyli pomieszczenia, kamienice, wychodzi, że jedno niestety jest opuszczone. Otóż dostałem zadanie, żeby napisać, co jest w tym opuszczonym miejscu, które było piwnicą, jedną z piwnic. No i dodatkowe obostrzenia wyglądały tak, że tekst ma liczyć 4444 znaki i nie mieć litery E. Co wykonałem i przekazałem elektronicznie do Krakowa i dostałem po minucie odpowiedź. Jasiu, nie wiem, jak tyś to zrobił, ale twój tekst ma 666 wyrazów. Mistyfikacje robią się same. Po prostu to jest rodzaj zmyślenia, które przejmuje inicjatywę i samo zaczyna kierować naszą ręką. I dlatego myślę, że tytuł fikcje, które Borges wymyślił, nie chcąc się przyznać, że to, co piszesz, jest zwyczajnymi opowiadaniami, ma możliwie przyjęto to z pewnym zdziwieniem w 1942 roku. Ma pewne rozszerzenie. Można by mówić, że są to mistyfikcje. Ponieważ znaczna część tych rzeczy właśnie ma taką dynamikę. Dynamikę, która przypomina nadanie ruchu jakiejś reakcji chemicznej, której już nie można zatrzymać, kiedy się raz zainicjowało. No właśnie chciałam się popytać jeszcze o tę fikcyjność. W tym momencie rzeczywiście jakby wychodząc od tego, no zakręciliśmy jakieś kolejne koło dygresję. Żeśmy zabrnęli, co to nie znaczy, że te dygresje bynajmniej nam tutaj jakby nie robią rozmowy jak najbardziej. Natomiast jeszcze fikcje. No bo oczywiście czytelnik, który bierze to z różnym poziomem pewnie świadomości tego, co bierze do ręki, ma ten tytuł.
Ten tytuł oczywiście nie jest sobie tytułem, delikatnie mówiąc, nie jest tytułem przypadkowym. Ty już zacząłeś mówić o tym opowiadaniu, o byciu opowiadanym w gruncie rzeczy, o statusie narracji, który jest tak ważny, ale też dlatego i ważny pod każdym względem, oczywiście intelektualnie, tożsamościowo i w tej chwili to nasze łaknienie opowieści i mistrzów opowieści w sytuacji, kiedy Borges jest sam jedną wielką opowieścią, no jest z siłą rzeczy robi z niego ważnego dla nas autora, bo gdzieś mamy poczucie, że ten zmysł od opowieści już naprawdę niezależnie od rekwizytorium właśnie, od tych gabinetów i innych miejsc, w których to się wszystko wydarza, to sam ten motor jest tutaj istotny. Natomiast Borges się obraca gdzieś. Oczywiście to pytanie o fikcję, które chciałam tu, zresztą panowie, żeście już w znacznej mierze na to pytanie odpowiedzieli, ale to znaczy napoczęliśmy jakby kwestię, zresztą kwestię taką kolejną z tych, co mają tendencję do tego, żeby się nie kończyć oczywiście i nie być do rozwikłania. Natomiast właśnie, co jeszcze, jeśli chodzi o relacje między, bo chyba ten kolejna sprawa już poza tym takim motorem narracji, mistyfikacją, snuciem, opowieści, którą w końcu my jesteśmy i tak dalej, jest jeszcze kwestia relacji między fikcją a realnością i śnieniem, prawda? To nie chcę sprowadzać świata borchesowskiego do takiego trójkąta, bo to oczywiście byłaby straszna redukcja. I też uciekamy od pojęć filozoficznych, tak jakbyśmy je tutaj ex cathedra wytaczali, bo Borges nas od tego decyduje się ewakuować, jak zresztą, co wynikało trochę nawet z twojej opowieści czytelniczo-biograficznej. Niemniej, dlaczego fikcje? Dopowiedzmy jeszcze, bo poza tymi odpowiedziami, które już padły, to nie są oczywiście jedyne możliwe warianty odpowiedzi. Dlaczego on daje temu taki zbiorczy mianownik i dlaczego ta fikcyjność na to coś się stawia i na ile wypada to w opozycji do realności? Na czym ten patent jeszcze polega, jakbyście panowie dotłumaczyli czytelnikom? Ja bym ci oddał, Janku, głos, dlatego że państwo sobie jeszcze z tego nie zdają sprawy, ale pomiędzy nami jest jedna kość niezgody dotyczący rozumienia wpływu Hansa Weiningera na Borgesa. To może ty zacznij, bo twój stosunek do Weiningera jest pozytywny, a mój negatywny. Z 5 co najmniej biografii Borgesa, z jakimi się zetknąłem, 4,5 ma za temat Borgesa i kobiety. Jest to autor, do którego dobierają się badacze biografii plotkarskich i freudyści z obu końców i dojść nie mogą właściwie, co w nim takiego siedzi, że Weininger mógłby napisać na jego przykładzie drugi tom swojego dzieła. Otóż mam własną teorię, która jest postfreudowska. Mianowicie z tego, że Borges był głęboko otamowany w sprawach damsko-męskich, niekoniecznie zaraz wynika to, co chcę powiedzieć, ale jakoś wynika. Mianowicie w roku 1938 w lecie, według 3 różnych wersji, z którymi się zetknąłem, Borges miał poważny wypadek. Zbiegał po schodach ze swojego 5 piętra, gdzie mieszkał z matką, na ulicę. Trzymał w ręku książkę, jak wiadomo, wzrok miał bardzo słaby. Nie zauważył, że otwarto okno na klatce schodowej, świeżo pomalowane farbą olejną, żeby wyschło. I uderzył środkiem czoła o ramę i to tak, że szkło się stłukło i powbijało mu się w czoło. I teraz zachodzą 3 warianty. Albo opatrzyła go matka, ponieważ wrócił na górę, albo szedł się spotkać z pewną panią, którą
emablował, oczywiście platonicznie, która czekała na dole i ona go zawiozła gdzieś tam na pogotowie, albo też ona go zaprowadziła z powrotem te ileś pięter do góry i razem z matką go tak urządziły, że w 2 czy 3 godziny później z temperaturą wylądował w szpitalu, po czym miał, proszę Państwa, takie zakażenie krwi, że przez miesiąc leżał nieprzytomny i stracił wzrok. Kiedy się ocknął, nie widział nic. To był pierwszy taki silny przypadek jego ślepoty, która naprawdę nastąpiła dopiero po roku 1954. I po jakimś czasie, jak co najmniej w 2 wywiadach opowiada oraz w autobiografii, która też była komuś tam opowiedziana, stwierdził, że on właściwie boi się myśleć o tym, że pisałby nadal wiersze. Nie myśli też brać się za pracę redakcyjną, bo może jej nie podołać, a był wtedy redaktorem 2 pism. Trzeba spróbować coś innego. Trzeba spróbować coś zupełnie nowego, czego on nigdy nie robił. I w myśli napisał opowiadanie. I to opowiadanie napisane w myśli to jest Pierre Ménard, autor Don Quixota. Pierwsze, właściwie 2 opowiadanie w jego życiu, ale pierwsze, że tak powiem, sophisticated. Opowiadanie, które jest głęboko właśnie zaplątane w wewnętrzne różne paradoksy. Otóż wydaje mi się, że ta działalność była przez niego podjęta w znacznej mierze jako próba działalności pośmiertnej. On przeżył własną śmierć. Opisał to wszystko w sposób dla siebie charakterystyczny, bo zaszyfrowany, w opowiadaniu Tajemny Cud, gdzie czeski pisarz, Żyd Jaromir Chladik zostaje złapany przez gestapo w momencie, kiedy kończy pewną tragedię wierszem i stojąc przed plutonem egzekucyjnym prosi Boga, żeby ten dał mu dyspensę od śmierci na dokończenie tego dzieła, bo czy to dzieło będzie istniało realnie, czy też będzie dokończone tylko wirtualnie, to nie ma w obliczu wieczności żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby ono zaistniało. I Bóg daje mu rok. Karabiny wycelowane znieruchomiały. Jeden z żołnierzy, który palił papierosa, z nad tego papierosa unosi się dym jak bryła marmuru. Przelatująca pszczoła rzuciła cień i plama tego cienia nieruchomo tkwi na ziemi, aż do momentu, kiedy Chladik dopasowuje ostatni przymiotnik w ostatnim brakującym mu wersie i wtedy następuje wystrzał i on pada martwy. Dzieło zostało dokonane. Cała twórczość Borgesa w tej perspektywie wydaje mi się widziana in articulo mortis. Pewne reguły powodzenia, sukcesu, uczestnictwa w życiu literackim przestały być dla niego ważne. I jeśli to nie jest instynkt śmierci, to ja nie wiem, jak to nazwać. Z racji tego, że Jan zignorował moją prośbę i to gruntownie, nie, przeciwnie, to ja przygotuję grunt pod moją wypowiedź, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, ponieważ mam do tych pytań wielki szacunek. Otóż Jan Gondowicz zaczyna swój tekst, proszę państwa, w następujący sposób, bardzo atrakcyjny. Pewnego dnia wiosną 1911 roku niezbyt znany filozof z Halle przeczesał siwy wąs, wspomniał obrazy Kandyńskiego, rzeźby Brancusiego, kompozycję Schönberga i uznał, że czas dojrzał. Po czym dał do druku swój traktat, który od lat 30 spoczywał w szufladzie. Trochę przesadziłeś, ale fraza jest tak piękna, że warta była zapisania. Tym sposobem, nie będę czytał całego niemieckiego tytułu, tylko jego początek, Die Philosophie des als ob, Hansa Weiningera, którego wymowy po napisaniu przestraszył się sam autor, ujrzał światło dzienne. Na wywód składała się jedna tylko myśl z żelazną konsekwencją aplikowana wszystkim dziedzinom wiedzy i pseudowiedzy, że mianowicie wszelkie pojęcia bez realnego odpowiednika w obiektywnej rzeczywistości, ale życiowo bądź naukowo przydatne, uznać należy za fikcję. Posługujemy się nimi jak gdyby, als ob.
dawały pewność, że ujmujemy tak coś rzeczywistego. W istocie obcujemy jednak tylko z takim czy innym sposobem mówienia. Metodyczne wykrywanie fikcji jest więc krytyką metafor. I na odwrót, fikcjonalizm to klucz do kreacji, gdzie jedyną rzeczywistością jest przenośnia. Jakby Państwo nie chcieli kupić tej książki tylko dla Borgesa, to moim zdaniem po lekturze tego fragmentu wiedzą Państwo już doskonale, że warto ją kupić także dla Gondowicza. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że Weininger, podpięty pod Borgesa w sposób absolutnie fantastyczny i według mnie zasadny, odgrywa istotną rolę, ale dla mnie arebur, a nie tak jak dla ciebie, jako bezpośrednia interpretacja jego koncepcji fikcjonalizmu i fikcji. O co mi chodzi? Już tłumaczę. Otóż w przypadku Weiningera tryb als ob, czyli tryb jak gdyby, tryb bycia w świecie, myślenia, mówienia, dowodzenia, tak jakby coś było prawdziwe, albo tak jakby to, co myślimy, to, co piszemy, to, co mówimy, odnosiło się do rzeczywistości, jest trybem tymczasowym. To znaczy jego rzeczywisty cel polega na tym, żeby na czas, w którym nasze narzędzia poznawcze uniemożliwiają nam eksplorację prawdy ostatecznej, przyjąć taką formułę zastępczą, roboczą, która da nam lokalne pocieszenie, ale prędzej czy później dotrzemy do punktu, w którym prawda objawi nam swoje oblicze i wówczas będziemy mogli z tego als ob, z tego jak gdyby zrezygnować. Tego rodzaju neokantyzm wywołał moim zdaniem katastrofalne skutki w filozofii i w myśli społecznej wieku XX, a takim koronnym przykładem tych katastrofalnych skutków jest końcówka lżejszego traktatu Teodora Adorno zatytułowanego Minima Moralia, który kończy się takim aforyzmem na koniec, gdzie Adorno powiada, że powinniśmy traktować wszystko, co dzieje się z nami w rzeczywistości, tak jakby albo jak gdyby zbawienie było możliwe. Czy ono jest realne, czy nie, to mniejsza. Taki zakład. Inny rodzaj zakładu Pascala. Otóż wydaje mi się, że u Borgesa ta kwestia jest dużo inteligentniej i bardziej inspirująco podana niż w przypadku Weiningera i Adorna. O Adorna to w ogóle nie musimy się spierać. Przynajmniej ja nie mam zamiaru, ale jeśli chodzi o Weiningera, to wydaje mi się, że u Borgesa jest ciekawiej, dlatego że on nie widzi, absolutnie nie widzi możliwości, byśmy po tym okresie przejściowym, po okresie, w którym posługujemy się jak gdyby tylko dlatego, że nie mamy innych możliwości, nastąpiło coś, co da nam pełne objawienie i że zbawienie przyjdzie i pokaże nam coś, czego do tej pory nie widzieliśmy. Nie ma czegoś takiego. To nie jest zamarkowanie. Fikcja ma zupełnie inny status, dużo poważniejszy status ontologiczny niż u Weiningera, co powoduje, że wszystkie jego teksty, wszystkie jego powieści, wszystkie jego rozważania, tak jak i wszystkie nasze rozważania, w których fikcja odgrywa bardzo istotną rolę, w których ona się lęgnie i z których wyrasta, które przekształca, które zawłaszcza, wszystko to, z ontologicznego punktu widzenia jest niezwykle przejmujące, dotkliwe. Nic innego prócz tego nie mamy. Nic innego nie przyjdzie nam w sukurs. I wtedy ten Borges, który tu z jednej strony jest takim właśnie nożownikiem, estetą tęskniącym za nożownikami, a z drugiej strony... Tak, a z drugiej strony bardzo delikatnym, subtelnym intelektualistą zabawiającym znajomych podczas spotkań towarzyskich. On się objawia po prostu jako niezwykle przenikliwy pisarz, eseista, filozof, trudno go, nie wiem jak go nazwać, po prostu myśliciel konfrontujący nas z dość przerażającą, przynajmniej dla mnie, perspektywą bycia w samym środku fikcji, która unosi nas w nieprzewidywalną zupełnie stronę. Znaczy tak, no na pewno fikcje nie są ratunkowe i nie są na przetrzymanie tego jakiegoś intermedium, prawda, pomiędzy... U niego, no tak, o nim oczywiście w tym momencie już jakby zawinęła.
do tego naszego portu. Przy czym, jeśli mówimy, a tutaj jeszcze widziałam w międzyczasie jeszcze wolę przejęcia. Ach, no dobrze, no to jeszcze i jeszcze w takim razie oddaję na chwilę i poproszę o powrót. Poufnie się Państwu zwierzę, że nie doceniałem Weiningera. Geschlechtut charakter czytałem na studiach, znudził mnie serdecznie, na szczęście przydał się, bo później znalazłem jego ślady u Choromańskiego. I o ile pamiętam, główną tezą było to, że w każdym osobniku męskim istnieje pewien składnik kobiecy, a w osobniku żeńskim istnieje składnik męski, co napisawszy po 300 stronach Weininger doszedł do wniosku, że tkwi w nim pierwiastek kobiecy, a ponieważ był niesłychanym antyfeministą, no to się wziął i zastrzelił. Na tym się mój kontakt z Weiningerem skończył. Nie wiedziałem, że traktował fikcję od strony metafizycznej i wyszła z tego poważna sprawa. W tym, co napisałem w przedmowie, chciałem tylko rzec, że konwencjonalizm fikcjonalny, jakiego jednym z wzorów jest zapomniany dzisiaj Hans Weichinger, jeden z tych wielu filozofów z przełomu XIX i XX wieku, którzy niesłychanie rajcowali Borgesa. Borges po prostu miał XIX-wieczne podręczniki filozofii. Nie myślcie, że on to czytał. On czytał kompendia i dzięki temu może nawet lepiej się orientował w takim z lotu ptaka widoku na pewne aporie filozoficzne, niż to się zdarza prawdziwym badaczom, którzy w tym siedzą nosem. Otóż teza wygląda w ten sposób, że zadaniem filozofii w tej fikcjonalnej optyce jest analiza metafor. Bo posługując się językiem, używamy metafor, nie zdając sobie z tego sprawy. Na przykład słowo, którego tutaj przed chwilą użyłem w naszej rozmowie, które się nazywa, które brzmi nieskończoność, jak mu się przyjrzeć, to jest przecież oksymoronem. I można by na ten temat ciągnąć bardzo ciekawe rozważania. O, na przykład w tej chwili mi zabrzęczało, bo tutaj padły nazwiska dwudziestowiecznych filozofów, taki sławny szlagwort Wittgensteina: granice naszego języka są granicami naszego świata. Przepraszam, a dlaczego naszego? Granice mojego języka, nie, to się dobrze miało. Granice mojego języka są granicami mojego świata. Dlaczego mojego, pytam? A to granice języka nie są, w ogóle nie są granicami mojego świata, a może odwrotnie, granice mojego języka są granicami świata, a może usunąć te oba zaimki całkiem. Tak można by spróbować dotrzeć do ukrytych w tym kontrtreści, w tym twierdzeniu, być może otwierających jakieś nowe horyzonty. Myślę, że Borges, który miał do wyrażeń językowych, do metafory, niesłychanie osobisty stosunek, któremu poświęcił mnóstwo wspaniałych uwag, nieprzypadkowo napisał w zakończeniu eseju Kula Pascala, że być może historia świata jest tylko historią kilku metafor, po czym w zakończeniu, w ostatnim zdaniu poprawia się i rozszerza to, a jednocześnie zawęża. Być może historia świata jest tylko historią akcentów kilku zasadniczych metafor. I w tym momencie on się naprawdę robi głęboki, bo dotyczy to nie tylko poezji, ale na przykład polityki, na przykład metafizyki, na przykład religii. I ten sposób myślenia, któremu daje wielokrotnie wyraz, nieomal w tych samych zdaniach, ponieważ wbrew pozorom Borges uwielbiał, tak całkiem jak Witkacy, powtarzał pewne swoje
takie no, cząstkowe uzasadnienia i wtykał je do, i do esejów, i do opowiadań. Mogę to pokazać zainteresowanym. W każdym razie Borges, który szukał sensu, szuka go nie w rzeczywistości, tylko w języku. I dlatego język tlenu, przynajmniej północnej półkuli, jest poddany jako ta siła, która nadaje kształt rzeczywistości. Rzeczywistość rządzona jest prawami językowymi. Przy czym język północnej półkuli tlenu, jak Państwo pamiętacie, mam nadzieję, jest językiem pozbawionym rzeczowników. A język półkuli południowej składa się z samych przymiotników. Więc czasowa półkula północna i zmysłowo przymiotnikowa półkula południowa budują absurdalne i nieprawdopodobne rzeczywistości, jakie nam się w głowie nie mieszczą. Jest to jeden z najświetniejszych pomysłów Borgesa, że żeby nie język formował kształt mowy, tylko żeby mowa formowała rzeczywistość i miała prawo kształtować realne fakty i sposób ich dostrzegania. To jest jedna z głównych idei Borgesa, która mu pozwalała wielokrotnie dokonywać rozmaitych sztuczek. No na przykład, czy ja wiem, przewrotek chociażby. Te przewrotki czasami są banalne, jak na przykład kiedy zdrajca okazuje się bohaterem, a bohater zdrajcą. Ale na przykład jest takie opowiadanie, które mówi o tym, jak wyglądałby labirynt kreteński opisany z punktu widzenia jego mieszkańca, czyli Minotaura. I opis labiryntu od wewnątrz, pierwszy i jedyny w literaturze, jest czymś niesłychanym, ponieważ nie tylko opisuje dzień codzienny Minotaura, ale także dochodzi do wniosku, że Minotaur pragnie tylko jednego, żeby wreszcie ktoś przyszedł i go zabił. Prawdopodobnie będziemy zaraz oddawali Państwu jeszcze głos. No, ja tutaj już sama się zastanawiam, o co zahaczyć w tym całym bogactwie, bo chciałam się Panów pytać, ponieważ wywołałeś, Janie, kwestię Kawki. No, Borges to w ogóle jest oczywiście wielkie zagadnienie, któremu też jest między innymi poświęcone z kolei Grzegorzu twój tekst, to znaczy zagadnienie Borgesa czytelnika, prawda? To znaczy to czytanie, to upieranie się Borgesa przy prymarności, ważności tego czytania, w zasadzie większej niż pisania, a w pewnym momencie, tak to mamy w autobiografii, akurat wziąłem sobie ten zabawny cytat, w którym on czyta zabawne do zakończenia tego tekstu, kiedy Borges tak dowodzi, że w gruncie rzeczy to mógłby na dobrą sprawę napisać na siebie krytykę najchętniej pod pseudonimem i sobie solidnie przyłożyć. Kiedyś to się lubiło takie wariacje intelektualne, a teraz tak stopniowo, ciszej, coraz bardziej skoncentrowany, prawda? A natomiast zastanawia mnie jeszcze, bo tych Borgesów by się nam przy całym pełną świadomością, że to są ciągle te mnożące się twarze tego samego zjawiska i niesprzeczne. Natomiast jeszcze iluś by nam się z pewnością namnożyło. Natomiast tak jest, czy nawet nie zagadnienie, ale bardziej pojęcie, ponieważ żeśmy już krążyli wokół fikcji, w ogóle wokół tego, co to znaczy robić świat językiem i jaka jest władza języka, zdaniem Borgesa z kolei, prawda? Bardzo produktywne to jest w refleksji. Natomiast wraca jeszcze jednym z takich słów kluczy, nie chcę się tutaj podejmować takiego pomniejszego słownika borgesowskiego, bo nie ma to większego sensu, ale jednym z takich słów bardzo ważnych jest śnienie i sen, prawda? Ale śnienie zwłaszcza. Czy ono jest jakimś takim, nazwijmy to sobie, nie wiem, partnerem tych fikcjonalności, czy ma jeszcze jakiś taki status wzruszający i osobny? To mnie zastanawiało jakoś. Natomiast druga kwestia, żeby, przepraszam, już je skompaktować, chociaż one są różne niestety, ale czas nam się pewnie jakoś powoli kończy, dlatego to umieszczam od razu. To znaczy ten Kafka mnie tutaj zastanawia, ale Kafka jako w ogóle z jednej strony fascynacja, jakieś pytanie o tego Kafkę, ale jednocześnie kompletna różnica między nimi, bo przecież u Borgesa
coś, co też by go wyróżniało na tle wielu autorów, których w tej chwili lubimy czytać i których w ogóle lubimy czytać w wieku XX, to jest to, że on nie atakuje problemu winy, odpowiedzialności moralnej, winy, niewiny i tym podobnych. Zobaczmy, że w ogóle tego, ja tego w ogóle nie kojarzę jako czegoś, wokół czego on by się nawet nie tyle zafiksował, ale w ogóle wokół tego się obraca. To jest dość interesujące, że jest to tak jakby człowiek w znacznej mierze wolny, chyba że pan właśnie. Właśnie jak to, bo on mi się tak kojarzy. To jest takie moje pierwsze zahaczenie myślowe, że tym mi się różni od Kawki. Ale to jest taki pierwszy ruch skojarzeń. I teraz gdyby pogrzebać, to właśnie co w tym siedzi w takim razie i czy te skojarzenia są do rozwalenia, czy nie? Grzegorzu, tu już widzę, że od razu zamachałeś głową, że nie. Nie gwałtownie, bo to wszystko jest oczywiście kwestią interpretacji, więc... Ale jak słuchałem tego, co mówiłaś o Kawce, to wydało mi się w ogóle zestawienie ich ze sobą bardzo inspirujące. I różnica moim zdaniem zachodzi, aczkolwiek nie jest ona aż tak radykalna. Bo Borges stawia w niektórych swoich tekstach kwestie moralnej odpowiedzialności. Na przykład w tekście z 1942 roku, który się tutaj znajduje pod tytułem Blizna. Opowieść tak naprawdę zmierza do punktu, w którym jeden z rozmówców drugiemu mówi, że opowiedziałem panu to wszystko po to, żeby wyjawić prawdę na swój temat. I teraz do tego chcę zawiązać za chwilę. Ale jednak pojawia się tam zdanie, teraz może pan mną gardzić. Pogarda w tym wypadku ma głęboko moralny sens. Tylko z czego ta pogarda wyrasta? Co jest źródłem tej pogardy? Tutaj, mimo że na pozór Kafka i Borges idą zupełnie innymi ścieżkami, myślę, że oni się spotykają. I to też może być inspirujące dla nas dziś. To może wyjaśnić być może na jakimś poziomie przyczynę tak wielu naszych rozmaitych, mniej lub bardziej urojonych udręczeń moralnych i etycznych. Wydaje mi się, i to opowiadanie też jest bardzo dobre jako ilustracja tego, czyli Blizna. Chodzi tam o to, że jedna z postaci, jeden z bohaterów podszywa się pod kogoś innego. Dlaczego on się może podszyć pod kogoś innego? Niby na końcu mówi, kim on jest, zdradza swoją prawdziwą tożsamość, ale jak słusznie mówi Jan, to może być tylko kolejna gra szklanych paciorków. Nie mamy żadnej pewności, że on wtedy właśnie wyjawia swoją tożsamość. Niepewność dotycząca statusu ontologicznego i niepewność dotycząca tożsamości jest tak nieprawdopodobnie dręcząca, że wywołuje najprzeróżniejsze wykwity o charakterze emocjonalnym i moralnym. Wątpliwości moralne dotyczące własnego postępowania, niekoniecznie u Borgesa i z całą pewnością nie u Kawki, nie wynikają u Kawki i u Borgesa z tego, że ktoś coś złego zrobił, tylko że go po prostu nie ma. Może być kimś innym, bo go nie ma. W 1892 roku ukazała się taka książka, którą Borges znał i którą lubił, Jules'a Le Gautier'a, zatytułowane Le Bovarism, który to pisarz, literaturoznawca, krytyk postanowił na poważnie potraktować Flauberta i wyciągnąć z niego lekcję dla wczesnej nowoczesności. Lekcja brzmiała w ten sposób. Postaci Flauberta, zwłaszcza pani Bowary, to nie są postaci cierpiące na jakieś emocjonalne czy psychologiczne problemy, i dlatego sięgają po takie, a nie inne rozwiązania w swoim życiu. Tylko są postaciami ilustrującymi fundamentalny problem, jakim jest niepewność dotycząca własnego istnienia. Z którego wyrasta cała masa innych problemów i pytań zastępczych, zasłaniających tę źródłową niepewność. Takie jest u Kawki moim zdaniem, zwłaszcza w procesie, w którym wina ewidentnie bierze się z czegoś, czego my nie potrafimy wskazać. Gdzie ta wina jest, cały czas jej szukamy i nie potrafimy, ani bohater, ani my nie potrafimy jej precyzyjnie wskazać.
Tu, w tym opowiadaniu Blizna, wina moim zdaniem jest wskazana tak troszeczkę tak na ukos. Mianowicie wynika ona z tego, że te postaci nie wiedzą, czy istnieją, nie wiedzą, czy są i czują się z tego powodu winne. Mogą być kimś innym, ale to, że mogą być kimś innym, nie uspokaja ich w żaden sposób. No i pomyślcie państwo o sobie. No, nie chcę sugerować, że państwa nie ma. Nie, ale... Ale chodzi mi o takie doświadczenie, które pojawia się od czasu do czasu. Kiedy chcemy być kimś innym, kiedy wydaje nam się, że kimś innym jesteśmy, kiedy mamy wrażenie, że już spotykamy się, już dotykamy brzegu świata i innej tożsamości. Ale cały czas niepewność dotyczy moim zdaniem czegoś dużo bardziej fundamentalnego. I w tym wypadku Kafka oraz Borges jako jego powinowaty mogą nam przyjść w jakiś sukurs. Co prawda uspokojenia zbyt wielkiego się państwo po nich nie powinni spodziewać, ale przynajmniej dzięki nim można zrozumieć lepiej, co się, skąd to dręczące, ten dręczący znak zapytania. To znaczy, jeżeli dobrze zrozumiałem, ten niepokój przypomina kwestię z Alicji w Krainie Czarów, raczej z Alicji po drugiej stronie lustra. Jeżeli Czerwony Król przestanie o tobie śnić, to przestaniesz istnieć, prawda? Ale ja miałem inne... Jeszcze gorzej, bo tam przynajmniej jest ktoś, kto śni. Jest jakiś król. Jest jakiś punkt odniesienia, a tutaj nie ma absolutnie nic. Ale jeżeli ja, znaczy nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale miałem z Kafką inne skojarzenia. Słysząc połączenie słów Kafka i wina. Kafka narzucił literaturze drugiej połowy XX wieku, aż do chwili obecnej, kompleks winy. Wszyscy jesteśmy winni za cokolwiek, za grzechy naszych przodków, za ludobójstwa, za to, że należeliśmy do klasy upośledzonej albo do klasy panującej, za to, żeśmy byli kolonizatorami, za to, że mamy białą skórę. Zawsze się powie, że jesteśmy heretykami albo że jesteśmy wierzącymi. Powód się zawsze znajdzie. Literatura do roku 1939 nie ma w ogóle tego charakteru. Czytajmy sobie tam młodego Hemingwaya, czytajmy, Zdobywców, Malraux, prawda? Nie ma tego tonu w ogóle jojczenia i skomłania, który jest charakterystyczny dla literatury powojennej od razu od 1945 roku. Źródłem tego tonu jest Kafka. I dlatego z Kafką Borges, który należy do tej literatury z okresu jej niewinności i jego gry miały być w znacznej mierze przeciwne, ja jestem tutaj przeciwnego zdania do ciebie, Grzegorzu, miały być grami czystej inteligencji, nagle trafił na przeciwnika, który nadaje ze znacznie grubszej armaty. I sprawa zrobiła się szalenie poważna, zrobiła się kwestią egzystencji, a nie tylko zabawy. To już nie były poszukiwania Al-Mutasima. To były kwestie moralne pierwszorzędne. I co gorsza, ten Kafka miał swój własny projekt fantastyki, który był co najmniej równoważny pomysłowi na fantastykę, jaki miał Borges. I dlatego Borges, szanując Kafkę i składając mu hołdy, nienawidzi go z całego serca i szarga jak tylko potrafi. Raz, kiedy pisze tekst, raz spuścił parę, kiedy napisał tekst o poprzednikach Kafki. Kafka i jego prekursorzy, gdzie wylicza całe mnóstwo pisarzy, nieważne teraz których dzisiaj w ogóle zauważamy dzięki temu, że odkryliśmy ich cechy w twórczości Kafki. Innymi słowy, twórczość Kafki rzuca jakby wsteczne światło i wyróżnia pewną konstelację pomysłów i charakterów pisarskich. Ale co gorsza, Kafka wrzuca światło również progresywne. I w tym świetle progresywnym jawi się Jorge Luis Borges,
oświetlony jako epigon i na to nie ma rady. I teraz na przykład, jak wygląda szarganie, żebyście Państwo nie myśleli, że ja przesadzam. Jest w fikcjach opowiadanie Loteria w Babilonie. Kiedy loteria w Babilonie zaczyna się rozprzęgać, latryna nazywa się Kafka, pisana przez dwa razy przez Q i tam się podaje do nosy, do władz, przez dziurę w klozecie. Przepraszam, to nie ja to wymyśliłem. I to jest, żebyśmy nie myśleli, że Kafka był zawsze poważny. Inny przykład, ja działam tutaj nie jako metafizyk, którym nie jestem, tylko jako historyk literatury, to już nie pamiętam, która z dziewczyn podała Borgesowi już jako 50-latkowi pomysł, żeby zebrał wszystkie swoje przedmowy, pisane głównie przed wojną, w jedną książkę, która się nazywa Prolog do prologów o prologach. Jest tego prawie 80 tekstów. Przeważnie bardzo krótkich, między innymi Wstęp do przemiany, która wyszła w 1937 roku w Argentynie. I oczywiście Borges wśród ukłonów buddyjskich przytacza dwa fragmenty. Jeden z tych fragmentów jest do znalezienia wśród fragmentów Kafki. Natomiast drugi, tuż obok położony dla niepoznaki, wymyślił sam Borges. Tak jakby chciał powiedzieć, a co? Potraficie to odróżnić? Potrafię nadawać tak samo dobrze jak wy. Ja ci dałem ten kawałek do przeczytania i teraz proszę go, to ja go Państwu przeczytam. Przeczytam najpierw prawdziwego Kafkę, a potem Kafkę sprokurowanego przez Borgesa. Tekst prawdziwy. Zwierzę wyrywa szpicrutę z rąk właściciela i ćwiczy się nią aż do zamienienia się we właściciela, nie rozumiejąc, że nie jest to niczym więcej niż złudzeniem stworzonym przez jeszcze jeden węzeł na szpicrucie. Konwolut 1920. Tekst Borgesa. Do świątyni wdzierają się lamparty i z kielichów wypijają wino. Zdarza się to powielekroć. W końcu przyjmuje się, że będzie się to zdarzało, wobec czego uznaje się to za jeszcze jeden rytuał świątyni. Na odwrót. Co? Jest Kafki, pierwszy jest Borgesa. Nie. Sprawdzałem to. Drugi jest z aforyzmów Cyra. Co Państwo badają? O lampartach? W aforyzmach z Cyrau, to jest, proszę Państwa... Super! To jest fragment, który znajduje się w tak zwanych oktaw Hefte Franza Kafki, przez niego poszatkowany w pewnym momencie i ułożonych, ale nigdy nie wydanych w ten sposób przez niego samego, nie podanych do wydania, ułożonych jako po prostu takie kawałeczki, aforyzmy. To zostało opublikowane przez Maxa Broda pod tytułem Rozważania o cierpieniu czymś tam i słusznej drodze. A następnie Roberto Calasso, odnalazłszy to w papierach Kafki trzymanych w archiwum kafkowskim, opublikował jakby ze swoim stemplem, także jego trzeba teraz prosić o pozwolenie, o copyrighty na wydanie tego pod tytułem Aforyzmy z Cyrau. I to jest jeden z aforyzmów z Cyrau. Wycofuję się z tego dowodu. Tak, ale sytuacja była borgesowska. Tak, sprawdzony został. I uwierzytelnione. No pytanie o winę prawdopodobnie zabiłam oczywiście kwestię tego śnienia. Już będziemy powoli, tak, będziemy, to znaczy będziemy odmykać po prostu tę rozmowę, jeśli do tego śnienia. Pamiętam, że to śnienie dla niektórych czytelników bywało sugestywne, jak na przykład właśnie dla twórczości pisał esej Tadeusz Komendant o Borgesie, to wtedy mówił o tym śnieniu się, siebie, sobą, ale to wszystko mu się odmieniało właśnie przez to śnienie. Ale tu oczywiście nie upierałabym się w żadnym razie przy jakiejś ekstraważności tego śnienia, tylko przy tym, tylko że przy tym Borges podstawił nogę na zakończenie spotkania.
Proszę bardzo. I będziemy już otwierać rozmowę dla Państwa. Ależ nie, oczywiście, to jasne. No myślałem sobie, że skoro wlazł temat śnienia, to może na koniec warto by oddać głos samemu Borgesowi z tekstu mało znanego, który mam w wersji tłumaczonej przez AWK, czyli Adama Warzyka, czyli z francuskiego. Więc jest to tłumaczenie tłumaczenia i jest to rzecz, w której Borges jeszcze raz trochę jakby się porównuje z Kawką, ponieważ jedną rzecz udało mu się osiągnąć nie gorszą niż mistrzowi z Pragi. Pisze o Buwardzie i Pekiuszecie, ostatniej tajemniczej i bardzo nasuwającej różne dziwne skojarzenia powieści Flauberta i pisze tak. Buward i Pekiuszet są dwaj z początku dwoma idiotami, którymi autor gardzi i pomiata, ale w rozdziale 8 zjawiają się słynne słowa. Wtedy rozwinęła się w ich umyśle jakaś żałosna zdolność do postrzegania głupoty i nieznoszenia jej dłużej. A potem zasmucały ich drobne rzeczy, reklamy w gazetach, profil mieszczucha, głupia uwaga posłyszana przypadkowo. W tym momencie Flaubert pogodził się z Buwardem i Pekiszetem. Bóg ze swoimi stworzeniami. Zdarza się to może w każdym utworze, który nie jest ciasny albo po prostu jest żywy. Sokrates staje się Platonem, Pergin staje się Ibsenem, ale tutaj chwytamy chwilę, kiedy śniący, aby użyć najodpowiedniejszej metafory, spostrzega, że śni o sobie i że kształty tego snu to on sam. I to się udało i Kawce, i Borgesowi. Dziękujemy za to czytanie na zakończenie. I teraz no, otwieramy rozmowę. Przepraszam się za to mrużenie oczu, ale to znaczy straszne są te reflektory tu na nas skierowane. Ale zapraszamy serdecznie do zadawania, czyli ja serdecznie zapraszam do zadawania pytań naszym gościom. Proszę bardzo. Ja nie wiem, czy... Aha, pani, tak dobrze. To my w takim razie zostajemy z tym. Przyszłam tutaj, bo jestem... Miałam tę przyjemność, że byłam świadkiem pierwszych wydań po polsku Borgesa i pamiętam to uczucie porywających przestrzeni, które wtedy nam towarzyszyło. I powiem dlaczego, może wrócę do tego pytania, dlaczego teraz również ono jakby wraca. Bo po pierwsze, co do mocy języka, ja tutaj pozwolę sobie zauważyć, że Borges na pewno czytał książkę Benjamina Lee Worfa Język, myśl i rzeczywistość, która mówi, to jest taka hipoteza, że język kreuje sposób myślenia, a nie tylko opisuje realne zjawiska. I ja mam tu wrażenie, że przez tę swoją urzekającą, słowotwórczą też jakby zdolność, na przykład Tlon, Ykbar, te wszystkie nazwiska, nazwy, to powołania się na egzotyzm pewien całego wszechświata, że tak powiem, nie tylko literackiego, ale mitycznego, jakoś on oddaje hołd, że tak powiem, po pierwsze potędze wyobraźni, ale po drugie, ja wtedy, ponieważ należę do pokolenia, które no, zajmowało się powiedzmy ezoteryzmem w pewnym sensie, nie mylić z New Age'em, które przyszło później, to ja odczytuję teksty Borgesa jako hermetyczne, to znaczy jako kabalistyczne wręcz opowieści, które spiętrzając pomysły na wielowątkowość, na autodeskryptywność, na sposób istnienia bytów matematycznych, kiedy zwracając uwagę na jakieś na tego rodzaju samozwrotne właściwości opisów rzeczywistości, równocześnie stworzą pewne zaklęcia, są całe takimi jakby zaklęciami, które mają nas zbliżyć do ostatecznej tajemnicy. Ja to postrzegam jako takie kabalistyczne teksty
Wtedy to na nas robiło niesłychane wrażenie, nadal to robi niesłychane wrażenie, już jako taki desperacki wysiłek pewnego niebywałego umysłu o niesłychanych wręcz możliwościach i pamięci, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, do przybliżenia się do tego, co jest za zasłoną. I dlatego dziękuję bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękujemy. Czy mogę? Chcę dodać, przepraszam jeszcze, że wszystkie te cechy robiły szczególne wrażenie w tym wydaniu Piwowskim Fikcji z 1972 roku, które przyniosłem i tu postawiłem, ponieważ jest to wydanie usiane literówkami, błędami i opustkami, potrafi nabyć, chyba w czterech miejscach brakuje pół wiersza. W związku z tym nie wiadomo w ogóle, o co chodzi. Wtedy dopiero jest burza pod czaszką. To, a doskonale akurat się wstrzeliłem w moje pytanie, bo uznając, że ponieważ mam tamto wydanie i jak tutaj Państwo jesteście, to po co mam marnować gotówkę, to się od razu spytam, czy zostało to nie tylko poprawione, ale czy zostały też przypisy jakieś dodane. Gruntownie poprawione. Tak, a przypisy też. Posłowia. No to chyba nowa szata graficzna. Nieskazitelna typografia. Nie. Wspaniała obwoluta, bo, tak jest. Symetria imion i nazwisk autorów posłowia. J, G, J. Czegoś takiego jeszcze wcześniej nie było, był. Proszę pana. Bo ja, i to za ile? Za 45 zł. No, to nie jest mało. Dlatego ściszyłem głos, bo myślałem, że mnie ja. Bo ja redagowałem z panem Sobolem Jurczykowskim Dalsze dociekania kiedyś, które wyszły i pamiętam, jak potwornie dużo było przypisów. Otóż to tak. A teraz, szczerze mówiąc, przed tym dzisiejszym spotkaniem już nie zdążyłem spojrzeć do tych swoich fikcji, ale przypomniałem sobie na przykład właśnie Poszukiwanie Al-Mutasima jest takiego opowiadanie. I tam oczywiście jest recenzja jakiejś powieści, no, na której to się wszystko opiera, ale później w przypisie ostatnim, bardzo długim, mówi się o takim perskim mistycznym traktacie, który się nazywa bodaj Wiedz Ptaków czy Zjazd Ptaków. I ja zawsze, pamiętajmy, że jak ja to czytałem, nie było internetu, nie można było tak łatwo sprawdzić. Zakładałem, że Al-Mutasim to jest postać fikcyjna i ta powieść jest oczywiście fikcją taką lemoską, jak w Doskonałej próżni, czy w Wielkości urojonej, już nie pamiętam, gdzie są te recenzje fikcyjne. I w jednej, książek, i w drugiej. Tak, i w jednej, i w drugiej. A ten poemat, mistyczny poemat perski jest rzeczywisty. Ale w tej chwili nagle mnie taki naszedł niepokój, że może być odwrotnie, może oba są fikcyjne, albo może oba są rzeczywiste. Ja mogę wydać tę książkę. Tak? No to bardzo proszę. A jeszcze tylko, jeśli chodzi o realność, nie wiem, też nie pamiętam tytułu, ale pamiętam ostatnie zdanie z takiego, chyba z takiego opowiadania Borges i ja. Świat niestety jest realny, ja niestety jestem Borges. To ja może chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie o relację Borgesa z jeszcze jednym pisarzem, którego tej nazwisko nie padło. Myślę, takim pisarzem, który godzi trochę, może nie godzi, ale jednak godzi Kafkę i Borgesa. Chciałem się zapytać o relację Borgesa z Gombrowiczem. To znaczy, bo to też jest pisarz, który, tu sobie powiedzieliśmy trochę o tej metafizyce w literaturze, o ontologii, o tym, że język tworzy rzeczywistość w jakiś sposób. I tutaj Gombrowicz, myślę, że w dość dużym stopniu oddaje pewne obserwacje Borgesa. To znaczy on też się skupia na właśnie rzeczywistości, która jest pochodną języka. No i chciałem się właśnie o tą relację Borgesa z Gombrowiczem. Czy oni się w ogóle kiedyś spotkali? Jak się oceniali ewentualnie? I jaka była ich relacja? No to jest... Zabijcie Borgesa! To jest udokumentowane.
Chodzi o zapiski Gombrowicza, bo Borges raczej nie widział Gombrowicza. Natomiast myślę sobie, że Gombrowiczowi wcale tak daleko do Borgesa nie było. Ale z racji tego, że walczył o swoją pozycję w świecie, który nie był jego, więc zastosował taki dialektyczny chwyt, to znaczy poprzez zniesienie tego, co jest też u mnie, ale zniesienie tego u kogoś innego, łatwiej będzie ustanowić samego siebie i swoje dzieło w miejscu oczyszczonym, biorąc pod uwagę, że jest to, kiedy Gombrowicz o nim pisze, postać już bardzo istotna, bardzo ważna w tamtej literaturze. W wielu językach jest takie przysłowie, jeżeli nie mogę kogoś pokonać, to się do niego przyłączam. W Polsce jest powiedzenie, jeżeli nie mogę kogoś pokonać, to go skreślam. No tak, ale to jest oczywiście zawracanie głowy, ponieważ według mnie argumenty Gombrowicza nie są przekonujące, bo te same argumenty można byłoby, nie tyle argumenty, ile te same rozpoznania można byłoby postawić. Tylko mówiąc, musiał się skręcać, czytając. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Oczywiście, jak to Gombrowicz kręcił nosem na tę dandysowską, przeestetyzowaną personę publiczną Borgesa, która mu nie odpowiadała, no bo on sam chciał... Która to persona musiała mu przeszkadzać z tego prostego względu, że on też miał bardzo silne pragnienia gauczowskie. Tak to na użytek tej rozmowy ujmę. Nie dlatego, że wstydliwy jestem, tylko dlatego, że po prostu chciałbym obsłużyć zarówno ten komponent literacki, jak i ten komponent doświadczenia seksualnego. Więc myślę, że to mu bardzo mogło doskwierać. I jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale niestety zawstydzony tą podpowiedzią Jana straciłem wątek. Nie no, gdzieś Borges przyznaje, że opowiadano mnie, indagowano mnie o takiego pisarza z Polski, który podobno się pojawił w 1940 roku, raz i drugi na jakichś konwentyklach, gdzie ja byłem, ale ja go w ogóle nie zauważyłem, bo ja mam bardzo zły wzrok. I to było wszystko, co Borges miał do powiedzenia. A mieli wspólnego łącznika, a nawet dwa wspólne łączniki. Jednym był Carlos Mastronardi, który się przyjaźnił z jednym i z drugim i na pewno nosił plotki od jednego i drugiego. Wiecie państwo, co to jest drzewo Yggdrasil? Takie w mitologii germańskiej drzewo, które podtrzymuje, prawda, że podtrzymuje niebo, a korzenie ma na ziemi, a pod korzeniami jest piekło. Bogowie mieszkają na górze, ludzie na ziemi, a po pniu w górę i w dół lata wiewiórka Ratatosk. Ślicznie się nazywa, prawda? I nosi plotki z góry na dół i z dołu na górę. Kimś takim był Mastronardi. A drugą postacią był Ernesto Sabato, który najpierw należał do dworu Borgesa, potem się z nim pokrachał i o dziwo jakoś przylgnął przynajmniej przez kilka lat do Gombrowicza. Byli sobie świetnie poinformowani nawzajem. Bardzo, bardzo dziękuję tutaj moim znakomitym rozmówcom, Grzegorzowi Jankowiczowi, Janowi Gondowiczowi. Dziękujemy im oczywiście za teksty w książce również, nie tylko za rozmowę, do tego, żebyście państwo się z tą książką zapoznali, tudzież raczyli nabyć, też zachęcamy bardzo serdecznie. I bardzo dziękujemy państwu za uczestnictwo w tym spotkaniu.